Kwestia kar, niestety mniej przyjemna dla naszych użytkowników. Za każdy tydzień naliczamy jedną złotówkę kary. Biblioteka mieści się na kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Wejście do gmachu jest od strony ulicy Wielkiej. Są to dwa budynki. Jeden to jest strefa wolnego dostępu, gdzie udostępniamy studentom zbiory na zasadzie wolnego dostępu do półek. Drugi budynek zlokalizowany bardziej w środku kampusu. Tam się mieszczą działy wewnętrzne biblioteki i oddział zasobów otwartej nauki. Podzielona jest na cztery piętra. Na piętrach ułożone są książki z podziałem tematycznym. Na piętrze zielonym, to jest piętro pierwsze, mieszczą się zbiory z zakresu językoznawstwa, historii, pedagogiki, psychologii. Zlokalizowana jest też tam czytelnia oddziału informacji naukowej i to jest dosyć duża zmiana, ponieważ w poprzednich latach czytelnia mieściła się w drugim budynku. W tej chwili czytelnia oddziału informacji naukowej przejęła funkcję czytelni czasopism i właśnie oddziału informacji naukowej. Drugie piętro najchętniej odwiedzane przez naszych użytkowników to jest piętro pomarańczowe i tam są zasoby z zakresu finansów i ekonomii, czyli tak naprawdę dwa nasze najszersze działy. Na trzecim piętrze znajdują się zagadnienia z zakresu gospodarki, zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Natomiast na czwartym piętrze mamy zbiory z nauk stosowanych, nauk ścisłych, matematyka, informatyka, statystyka, fizyka, biologia, rolnictwo, chemia, ale też przenieśliśmy tam prawo i politykę. Każdy student, który chce się zapisać do biblioteki, w pierwszej kolejności musi wypełnić formularz rejestracyjny, do którego dostęp jest poprzez naszą stronę. W okresie pandemii to się troszeczkę zmieniło, ponieważ przed pandemią w momencie rejestracji w ciągu kilku dni student musiał się pojawić u nas na miejscu razem ze swoją legitymacją studencką. Ona była aktywowana, staje się automatycznie kartą biblioteczną i można już było korzystać z wszystkich naszych zbiorów. W tej chwili, ponieważ nauka jest zdalna, większość studentów studiuje przebywając w swoich własnych domach. Nie chcieliśmy celowo ich ściągać tutaj, w związku z czym aktywacja w ciągu dwóch dni jest automatyczna, natomiast legitymacja studencka jest aktywowana jako karta biblioteczna przy najbliższej wizycie. Natomiast to zupełnie jakby nie przeszkadza i nie ogranicza możliwości korzystania z naszych zbiorów, szczególnie elektronicznych. Należy przyjść do biblioteki, aktywować legitymację studencką i teraz zależy, czy chcemy wypożyczyć książki z magazynu i skryptów, czy chcemy wypożyczyć książki ze strefy wolnego dostępu. W momencie, kiedy znajdziemy w katalogu już pożądaną przez nas pozycję, jeżeli jest ona zlokalizowana w skryptach bądź w magazynie, zamawiamy ją przez katalog i odbieramy w wypożyczalni. Natomiast jeżeli książka ma lokalizację strefa wolnego dostępu, należy przyjść tutaj, samodzielnie ją znaleźć i wypożyczyć za pomocą self-check. Tak, mamy 21 kabin pracy indywidualnej. Każdy użytkownik, który ma potrzebę pracy w ciszy, może taką kabinę sobie zarezerwować na godzinę, dwie, cały dzień bądź tydzień. Robimy to telefonicznie, dzwonimy, ponieważ kabiny są na piętrach drugim, trzecim i czwartym. Dzwonimy na piętro, na którym chcemy korzystać z kabiny, rezerwujemy ją. Mamy możliwość przeniesienia do kabiny takiej ilości zbiorów tutaj ze strefy wolnego dostępu, jakiej potrzebujemy. Możemy zostawić te książki na noc bądź na dwie, nikt tam do nich nie będzie zaglądał, nikt ich nie zabierze. No i w ten sposób nasi czytelnicy mają możliwość takiej indywidualnej pracy ze zbiorami. Oddawanie książek przebiega tak naprawdę samodzielnie, to znaczy przy ulicy Wielkiej, przy wejściu do biblioteki, po lewej stronie od drzwi mamy wrzutnię. Działa ona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. O każdej godzinie użytkownik może zwrócić książkę za pomocą karty bibliotecznej, czyli legitymacji studenckiej. Natomiast kwestia kar, niestety mniej przyjemna dla naszych użytkowników. Za każdy tydzień przedłużony naliczamy jedną złotówkę kary.
Więc zależy nam, żeby rzeczywiście studenci w terminie oddawali książki. O tym, że się kończy czas, zawsze przypomina system. Jeżeli jest wprowadzony prawidłowy mail studenta u nas na koncie, dostaje powiadomienie, że czas zwrócenia książek już się zaczyna zbliżać. Nasze usługi poza wypożyczaniem i udostępnianiem zbiorów to są usługi związane z organizowaniem dostępów do baz danych. Mamy bardzo dużą ilość zbiorów elektronicznych i zależy nam, żeby studenci szczególnie w okresie pandemii mogli z tych zbiorów skorzystać. W tej chwili dostawcy baz umożliwili wszystkim korzystanie ich pod warunkiem, że skonfigurujemy nasze przeglądarki i będziemy korzystali przez serwer proxy. Tego nie było dotychczas, taką możliwość mieli tylko pracownicy naukowi. W tej chwili możemy wszyscy. Są pojedyncze bazy udostępniane jednostanowiskowo, ale większość i faktograficznych, i pełnotekstowych jest dostępnych przez serwer proxy. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, oczywiście można się z nami kontaktować przez Teamsy, przez telefon. Mamy możliwość organizowania szkoleń dla studentów, dla pracowników, jeżeli chodzi o obsługę baz danych i wyszukiwanie materiałów. Do tego mamy taką dość ciekawą usługę, która się ostatnio cieszy bardzo dużą popularnością. To jest przygotowywanie wstępnej literatury. Poprzez formularz usług online student może napisać tytuł swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej. I w ciągu kilku dni, zależy od ilości zgłoszeń, dostaje informacje z wyborem literatury i papierowej, i elektronicznej, takiej, którą może dostać poprzez serwer proxy i poprzez naszą bibliotekę.